Dzień dobry, cześć. Ja mam na imię Szymon, a to jest kanał Gram do Kawy. Moi drodzy, dzisiaj wracamy do naszej przygody w świecie Frostpunk i do scenariusza Nowy Dom, który jest głównym scenariuszem fabularnym w tej produkcji. Ostatnim razem zakończyliśmy odkrywając Winterhome i dowiadując się, że niestety nie ma tam żadnych ocalałych i że jesteśmy sami na tym pustkowiu, na Frostlandzie. To spowodowało, że wiele osób zaczęło wątpić w naszą misję i w to, że damy radę tutaj przetrwać. No i tych ludzi zaczęliśmy nazywać Londyńczykami. Jak widzimy tutaj na dole po lewej stronie, jest ich obecnie 18. W związku z tym, że Londyńczycy się pojawili, musimy teraz skupić się na tym, żeby niezadowolenie było jak najmniejsze, a nadzieja jak najwyższa. Obraliśmy drogę wiary. Tutaj można to zobaczyć, widząc pierwszy dom modlitwy, który postawiliśmy. Ja zaraz muszę się przyznać, że popełniłem tutaj błąd i będę to musiał i czym prędzej naprawić. Ponieważ postawiłem ten dom modlitwy pionowo, a powinienem był to zrobić poziomo, zupełnie mi to wleciało z głowy. Dziwiłem się, dlaczego tak dziwnie ten budynek mi wychodzi na następny okrąg, a dopiero potem sobie przypomniałem, że to trochę inaczej działało. Także musicie mi wybaczyć ten mały błąd, poprawimy to, zburzymy go i zbudujemy jeszcze raz. No i dobrze. Od tego myślę, że możemy sobie spokojnie zacząć. Czas sobie leci. Teraz tak, dopóki jeszcze poranka nie ma... Ja już bym teraz zlecił rozebranie tej budowy, żeby tym się zająć jak najszybciej. Ten domek też będziemy musieli zlikwidować i go czym prędzej postawić na nowo. No niestety, takie błędy się czasem zdarzają. Jeśli chodzi o technologię, opracowujemy sobie obecnie bazę terenową, która umożliwi nam postawienie bazy tam, gdzie jest kopalnia węgla, co udostępni nam dość częste, bo jedną na dzień, dostawy węgla, a to zawsze przyjemna rzecz. Mam też dużo inżynierów, którzy są bezrobotni, a brakuje mi trochę myśliwych, w związku z tym będę musiał się zająć miejscami pracy i tam, gdzie pracują inżynierowie, na przykład tutaj, przepraszam, robotnicy na przykład tutaj, to robotników sobie wezmę, a przydzielę inżynierów, tym samym uzupełnię sobie do HP myśliwych i tak samo gdzieś było tutaj, właśnie tutaj mamy robotników, wezmę sobie, zamienimy na inżynierów. Tutaj gdzieś też był podział, że była część robotników, część robotników, część inżynierów. Przydzielimy samych robotników, żeby wszystko było ok. Dobrze, czyli mogę sobie postawić jeszcze jedną chatę myśliwych, którą będę w stanie w 100% zapełnić. No dobrze, ale zaczynamy od przebudowy tego tutaj. Trochę mi szkoda tego domu modlitwy, no ale cóż, tak się zdarza. Coś się dzieje. Londyńczycy rosną w siłę. 34 osoby są obecnie. Bardzo nieprzyjemnie, ale do czasu, aż zdecydują się opuścić miasto, pozostały 14 dni, więc miejmy nadzieję, że uda nam się w tym czasie troszeczkę ugrać i zmniejszyć ich liczebność. No, by się udało. Okej, dom modlitwy już został anulowany, ale muszę poczekać, aż ta chata zostanie też zniszczona. Wtedy będę mógł sobie, właśnie w ten sposób postawić tę modlitwę. Nie wybiegając na następny krąg, a tym samym nie zabierając sobie miejsca na kolejne namioty. Będziemy też musieli spróbować zająć się czym prędzej opracowaniem technologii baraków, żeby ogrzać trochę bardziej domy, o jeden stopień więcej. One będą kosztowały troszeczkę stali. Dobrze zatem, że opracowaliśmy sobie hutę parową. Czy my tę hutę ulepszaliśmy? Zasoby. Huta parowa. Jeszcze nie. Oj, to będziemy to musieli zrobić czym prędzej. To mamy koszta 15 stali. Okej, to zajmiemy się tym, jak tylko będziemy mieli stal dostępną. Jedna z naszych ekspedycji dotarła do śnieżnego klifu. Mamy rdzenie, parowe drewno i racje żywnościowe. Otwór w śnieżnym klifie prowadzi do niewielkiej groty. Ktoś w niej mieszka, ale samotna postać, którą dostrzegliśmy z oddali, zniknęła. To być może jedyny ocalały z Winterhome. Człowiek, którego widzieliśmy z daleka, zniknął jak kamfora. W jego kryjówce znaleźliśmy dziennik naukowca, który uciekł z Winterhome. Kiedy w mieście zapanował głód, rozpętało się tam prawdziwe piekło. Przywódca, kapitan armii, ogłosił się władcą absolutnym i próbował zaprowadzić porządek siłą. Wielu ludzi opuściło miasto, a większość z tych, którzy zostali, wszczęła bunt. No dobrze, no zbieramy co jest. I zwiedzamy dalej. Mamy tutaj zamaskowaną jaskinię i źródła. Pójdźmy może najpierw do źródeł. Nie pali się aż tak bardzo, żebyśmy już teraz wracali do osady, więc jest ok. Hmm.
Dobrze, czym prędzej potrzebuję stali. Ok, możemy już budować nasz dom modlitwy w tym miejscu. Super. Potrzebujemy postawić jeszcze jedne namioty. Ok, gdzie by je postawić? No, chyba tutaj będzie najbezpieczniej. Dobrze. Czekamy na stal i ruszamy z ulepszeniem hut. A, sekundka. No właśnie. Do modlitwy zabrało mi niezbędną stal do ulepszenia huty do parowej. To jest jednak priorytet, tym bardziej, że ona od razu zacznie być budowana. Do modlitwy ile stali wymagał? Przepraszam. Bo coś mi się wydawało, że on w ogóle nie wymagał stali. Ach, 10 to dlatego. Dobrze. Tu już się ludzie zaraz zabiorą za budowę, więc wspaniale. Mamy dość dużo racji żywnościowych, ale to wciąż za mało. Będziemy się musieli o to zatroszczyć. Ale wszystkiego na raz niestety nie uda nam się zrobić. O, widzimy, że mamy więcej chorych niż miejsc. Aktywujemy zatem jedną z lecznic. Wydzielimy tam 5 inżynierów, którzy i tak są wolni. Niech się zajmą chorymi. Teraz nam może braknąć miejsca na węgiel. To problematyczne, ale no cóż, cóż zrobić. Bazę terenową mógłbym postawić. Jaki to jest koszt? 45 stali. No dobrze, więc nie będzie to w tej chwili dla nas priorytet, niestety. Zwiększenie zasięgu generatora nie jest nam aż tak potrzebne. Chciałem skupić się na barakach. 10 stali, 20 drewna. Niech tak się stanie i zbieramy stal dalej, bo potrzebujemy jej do ulepszenia huty. To jest niezwykle ważne. Ta 7 na godzinę, 3, prawie 2 razy więcej na godzinę produkuje huta parowa. Więc nie ma co się nawet zastanawiać nad tym ulepszeniem. Za chwilę będziemy o właśnie, już możemy budować kolejną. Róbmy to zatem niezwłocznie. Może nawet jeszcze dzisiaj zacznie pracować. Nie będziemy w stanie zbudować kolejnych myśliwych powietrznych, ale możemy zbudować standardowych, a na powietrznych przerobimy ich, kiedy tylko będziemy mieli do tego zasoby. Ale niech już chociaż te 20 jednostek dziennie jedzenia przynoszą. Widzę, że zaczyna mi brakować miejsca i na węgiel, i na racje żywnościowe. Racje żywnościowych raczej tak szybko nie przebijemy, jeśli chodzi o limit. Za to węgla musimy zbierać jak najwięcej. Przeznaczę zatem nasz mały skład zasobów na węgiel tymczasowo. O, możemy już zamknąć lecznicę. Inżynierowie nie są już tutaj potrzebni. Chorych mamy mniej niż mamy miejsc dostępnych w szpitalu, więc jest wszystko w porządku. Maszyna drążąca, którą ostatnio zbudowaliśmy, działa jak trzeba. Drewna jest w sam raz. Obydwie huty już są ulepszone. Wspaniale. I zaraz będziemy mieli baraki opracowane. Tak jest. A to znaczy... Mamy już baraki zbieraczy ocieplone, to bardzo dobrze. Ulepszenie składu zasobów byłoby niezłe. O 50% więcej zasobów, to znaczy, że byśmy musieli obecnie przeznaczać mniej minerałów na budowę składów. Więc pokuszę się chyba o to. Nie ma w tej chwili nic pilniejszego, tak mi się wydaje. Nie, możemy jeszcze chwilę przeżyć bez ocieplenia placówek medycznych i bez ocieplenia kuchni. One kosztują nie tak dużo, jeśli chodzi o ogrzewanie. Zrobimy tak, teraz sobie ulepszymy skład zasobów, a następnie zajmiemy się udoskonaleniem chyba grzejników, tak mi się wydaje. Ale teraz ulepszymy skład zasobów i czekamy na 45 stali, żeby być w stanie... Nie śpieszy nam się z ulepszeniem domów do baraków, bo za chwilę jeszcze temperatura podskoczy nam do góry, zanim spadnie, minie jeszcze kolejne 4 dni, więc mamy spokój. A stal teraz przeznaczymy na bazę terenową, którą odpalimy sobie kopalnię węgla. Więc całkiem znośnie. Jeden barak kosztuje 10 stali, więc troszeczkę stali na to będzie trzeba przeznaczyć mimo wszystko. Nie musimy się już na szczęście tutaj przejmować żadną żonglerką, jeśli chodzi o pracowników. To ten etap już raczej mamy za sobą, przynajmniej na razie. Więc jest to przyjemna wizja.
Okej, okay, możemy troszeczkę stali wydać na dwa domy modlitwy teraz, a kolejnego dnia zdążymy uzbierać jej na tyle, żeby postawić bazę terenową. Staramy zatem dwa domy modlitwy w kręgu 1, 2, 3, 4. Wtedy one obejmują bardzo wiele domów. I teraz tak, w czwartym kręgu, jeśli to postawimy, tego domu nie chwyci, no mówi się trudno, mógłbym postawić w tym miejscu zamiast tych namiotów i wtedy chwyciłoby wszystkie domy. Na trzecim miejscu, chyba tak zrobię, rozbierzemy te namioty. W zamian za nie postawimy jedne tutaj. I teraz tak, w 1, 2, 3, 4 kręgu, czyli 1, 2, 3, 4 w tym kręgu, na trzecim miejscu będziemy budować dom wiary. Stawiam te namioty tylko po to, żeby sobie odliczyć miejsce. Czyli tutaj też mogę się już pokusić o dom modlitwy na przyszłość. On już będzie gotowy. Dorzucimy tylko drogę do niego. Okej. Dobrze. Wszystko póki co w miarę zgodnie z planem. Zwiadowcy dotarli do źródeł. Ocalali. Dzień dobry. Dzięki znajdującemu się głęboko pod ziemią gorącemu źródłu, kilka sadzawek pozostaje niezamarzniętych. Do odkrytych skał na ich brzegach przylgnęły kępki wytrzymałych porostów. Wydaje się, że to dobre miejsce na kryjówkę. Niedaleko źródeł spotkaliśmy grupkę uchodźców z Winterhome. Wyglądali żałośnie i wydawali się nieporuszeni losem swojego miasta. Kiedy spytaliśmy, w jaki sposób uniknęli śmierci głodowej, odwrócili wzrok, mamrocząc o jedzeniu porostów. No nic, zaprowadzimy ich do miasta, bo szkoda ludzi, tu jest 7 dzieci i 22 osoby dorosłe, 22 robotników zyskamy. Zaprowadźmy ich zatem do miasta, a później wrócimy do zamarzniętego zagajnika i zamaskowanej jaskini. I teraz tak, mamy tam 7 dzieci, w tej chwili dzieci mamy 27. Ile mamy przedszkoli? 2, czyli mogą pomieścić 15 dzieci, czyli potrzebujemy kolejnego przedszkola, to się nazywa przedszkole, już zapomniałem, jak to się nazywa. Świetlice. Potrzebujemy zatem jeszcze jednej świetlicy, żeby wszystkie dzieci były zaopiekowane. Okej. Okay. 22 osoby dotrą, czyli jeszcze będę potrzebował dwóch namiotów. Dwa razy namiot będziemy musieli postawić. Gdzie sięga nam... To może już z tej strony będę budował. Tylko, że tutaj będę... wtedy będę potrzebował drugiego węzła grzewczego, ale może to już pora, żeby się tym zająć. Dobrze, zacznijmy budować już z tej strony w takim razie. Jeden węzeł grzewczy dodatkowo będzie potrzebny. Czy ja już go mogę postawić? Zdrowie mieszkańcy, chyba mnie nie stać. Tak, nie stać mnie, 20 stali, okej. Okay, no to będzie musiał, węzeł grzewczy będzie musiał chwilkę poczekać w takim razie. Myśliwi, o dobrze, myśliwi już są budowani, to znaczy, że możemy ich wysłać na polowanie od razu. W obecnej sytuacji muszę przyznać, że pieca już nawet nie ma co gasić. Oczywiście możemy to zrobić, jak temperatura podskoczy do góry, ale już chyba sobie to odpuszczę. Mamy na tyle zasobów węgla, jeszcze za chwilę postawimy bazę terenową, że możemy sobie już to odpuścić i nie martwić się tym, że mieszkańcy będą bardziej niezadowoleni przez to, że będzie im zimno. Więc możemy już stawiać ten dom modlitwy tutaj. Więc nie ma się tym co aż tak przejmować na tym etapie. Wszystko jest zgodnie z planem, można by powiedzieć. Nadzieja lekko do góry, dzięki postawionemu jednemu domowi modlitwy. Możemy odprawić kazanie, ale poczekam aż drugi będzie wybudowany. Wtedy odprawimy dwa kazania, a nie, kazanie można odprawić jedno na wszystkie domy modlitwy. Tak, przepraszam za to zamieszanie. Zatem odprawiamy kazanie, to sprawi, że nadzieja lekko wzrośnie. I będziemy to mogli z powrotem zrobić za 2 dni. Stawiamy drugi dom modlitwy. I zaraz będzie obietnica spełniona. Tak, jest. Wzrasta nadzieja. Dobrze, o to chodziło. Tendencja, grupa ludzi może dołączyć do lądniczyków, czyli dalej mamy tendencję zwyżkową. Im bardziej obniżymy niezadowolenie i zwiększymy nadzieję, tym lepiej dla nas. W tym konkretnym
przypadku. No i chwilowo pozostaje czekać. Tak. No, potrzebujemy stali, żeby ruszać dalej. Trzeba zatem czekać cierpliwie. Ale już mamy następny dzień, więc do pracy rodacy, jak to mówią. Londyńczycy zyskują zwolenników, 41 osób. Ale nie bójmy się, 2 tygodnie to dużo czasu, żeby sobie z tym poradzić. I temperatura nam wzrosła. Ludzie chwilowo będą bardziej zadowoleni niż zwykle. Mamy 8 osób jeszcze chorych i wszystkie miejsca w szpitalu wyczerpane. Uruchamiam zatem drugą lecznicę. Obydwu włączę grzejniki, żeby było ludziom nieco cieplej. Okej, okay, wszyscy chorzy zaopiekowani. No i teraz pozostaje nam czekać na stal. Za chwilę będziemy mieli do wdrożenia nowe prawo. I my czym prędzej będziemy wdrażać coraz to surowsze prawa związane z wiarą. Chodzić będzie o to, żeby jak najszybciej dojść do sytuacji, w której nie musimy się już przejmować nadzieją. A jak to się stanie, to zobaczycie. Kapliczki są dość istotne i ciekawe, bo zwiększają produktywność miejsca pracy, ale do tego dojdziemy sobie później. Teraz podpiszmy prawo związane z wieczornymi modłami. Dostaniemy za to nową zdolność, wieczorne modły, w domu modlitwy i w świątyni. Świątyni jeszcze nie mamy. Każde użycie zwiększa nadzieję i ma niewielką szansę przekonać Londyńczyka do pozostania w mieście. Więc jest to coś, czego bym sobie życzył. Wieczorne modły mamy tutaj aktywowane. One nas kosztują 20 racji żywnościowych, ale nas na to stać. Możemy zatem spróbować od razu. Nadzieja wzrosła i ilość Londyńczyków spadła. Widzimy też, że tendencja spadła. Garstka ludzi może dołączyć do Londyńczyków. A to znaczy, że jesteśmy na nieco lepszej drodze niż byliśmy jeszcze niedawno. Okej, okay, kolejna technologia opracowana i teraz mieliśmy się zająć nieociepleniem, udoskonalonymi grzejnikami chyba mieliśmy się zająć, prawda? Ale być może, żeby nie marnować tyle stali, to moglibyśmy chwilowo opracować coś innego, coś co będzie zwyczajnie nieco tańsze. Ale nie ma niczego takiego. Okej, w takim razie bierzemy sobie udoskonalone grzejniki. Tylko, że one będą nam zjadały więcej węgla. Czy to jest nam teraz potrzebne? O. Wiecie co? Ja chyba jednak... A gdybyśmy już arytmometry opracowali, czy to nam odlokowało jakąś konkretną technologię, która jest nam teraz potrzebna? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Tak. Zatem zainwestuję w te grzejniki chwilowo, a za chwilę zbudujemy sobie pierwszą bazę terenową, bo mamy już 45 stali. Dobrze, bazę terenową możemy postawić tutaj i tutaj. Że tutaj mamy niedaleko drogę, to tutaj umieszczę swoją pierwszą bazę terenową. I doprowadzimy do niej drogę. Może zrobię to od bazy terenowej, może w ten sposób. Okej. Okay. I niebawem uruchomimy sobie swoją pierwszą kopalnię węgla. Jak widzimy, teraz już 1350 może pomieścić węgla jeden magazyn, skład zasobów, mam na myśli. To bardzo dużo i na przyszłości na pewno nam się to przyda. No dobrze, teraz już możemy sobie znacznie częściej pozwalać na przyspieszenie czasu, bo już nie masz tylu rzeczy, które trzeba ogarnąć. To jest ten plus dotarcia do nieco dalszego punktu tej rozgrywki. Mamy już 60 stali, której
Zasoby, stos węgla, zasoby wyczerpane. Czyżby to były te zasoby tutaj? Tak jest. Możemy rozebrać ten barak zbieraczy zatem. Już nie będzie potrzebny. Czy gdzieś jeszcze są jakieś stosy węgla, które musimy obsłużyć? To chyba były ostatnie. Czy mi się tylko wydaje? Tak, to były ostatnie stosy węgla. Okej. Zatem możemy sobie już na przyszłość zbudować kolejny... Gdzie to mamy? Gubię się w zasobach. Kolejny młot węglowy. Tutaj, po tej stronie. Dobrze mówię, czy źle mówię? Tutaj go zbudujemy. W ogóle go w złym miejscu postawiłem, ale kto by się tym przejmował? Tutaj go zbuduję. Między nimi wcisnę dwa baraki zbieraczy i one obsłużą wtedy dwa jednocześnie. I tak będą potrzebne po 4 na 1 w późniejszym etapie. Więc zaczniemy od tego. No dobrze. Widzę, że racji żywnościowych mamy dużo. Możemy sobie zatem pozwolić na kolejny skład zasobów. Skład zasobów. Dobrze, kolejna technologia. Możemy zacząć opracowywać. Jeszcze arytrometrów nie będę... Arytmometrów nie będę jeszcze opracowywał. Ponieważ... chciałbym dzisiejszej nocy przeznaczyć już stal, albo nie, dzisiaj opracujemy arytmometry, a od jutra zaczniemy przeznaczać stal na ulepszanie namiotów do baraków i powinniśmy się wyrobić przed kolejnym spadkiem temperatury, co na pewno sprawi, że ludzie będą nieco bardziej szczęśliwi z tego powodu. Nie zamknąłem lecznic, już nie są potrzebne. No właśnie, trzeba zwracać na takie rzeczy uwagę. Kuchni też nie ma potrzeby na puszczanie grzejników teraz. Zdecydowanie jest wystarczająco ciepło. Możemy skład zasobów przeznaczyć na racje żywnościowe i się tym przestać martwić chwilowo. Co my tu mamy? Odrodzenie wiary. Kapitanie, ludzie zaczęli odwiedzać dom modlitw. Na razie są nieliczni, ale to może być początek czegoś niezwykłego. Chyba naprawdę potrzebowali odpowiedniego miejsca na modlitwę. No cieszymy się, że to słyszymy, cieszymy się. Zaiste. Dużo nam dało opracowanie bardziej efektywnego generatora, w sensie tego, że pochłania mniej węgla. Przejdź do bazy terenowej. Dobrze, czyli nasza baza terenowa jest już aktywna. Możemy utworzyć sobie zespół, oddział terenowy. Potrzebujemy tego 40 drewna, 20 stali, 10 osób. Zrobimy to zatem czym prędzej następnego dnia. Londyńczycy zyskują zwolenników, ale tylko 3 osoby. To bardzo dobrze. Podoba mi się to. Nasi ocalali za chwilę przybędą do miasta. Będzie za to w takim razie więcej rąk do pracy. Ten młot węglowy chwilowo możemy wyłączyć, żeby nie świecił nam się na czerwono. Dobrze. 2 stali, 1 stali nam brakuje do oddziału terenowego. Tworzymy oddział terenowy i wysyłamy go do kopalni. Bardzo proszę. I czekamy na założenie oddziału. 12 godzin. I dokładnie co 12 godzin, co prawie 13 godzin, będziemy dostawać regularną dostawę węgla, co będzie bardzo, bardzo przyjemne. Ok, mamy dodatkowe drewno, dodatkowe rdzenie parowe, dodatkowe racje żywnościowe. Ho, jest bardzo dobrze. Wracamy do naszego oddziału zatem. Niech oni się teraz wybiorą do zamaskowanej jaskini. Okej, a my... mając tyle zasobów i tylu pracowników...
Moglibyśmy coś z tym pożytecznego zrobić. Okej, okay, brakuje nam jednego namiotu na pewno, więc warto go zbudować od razu. Hmm. 47 osób gotowych do pracy. Zbudujemy sobie jeszcze jeden hangar myśliwych. Nie powietrzny, bo szkoda nam na razie stali. Mamy wystarczająco dużo osób chyba, żeby się na spokojnie tym zająć. 28, czyli zostanie nam 18 osób gotowych do pracy. Można by zatem było pomyśleć o kolejnej maszynie drążącej do drewna. Tutaj mamy drugie miejsce na nią. Więcej drewna też na pewno nie zaszkodzi. Okej. Bardzo, bardzo dobrze. Podoba mi się, jak ładnie nam się to wszystko układa. Badania zakończone nad arytrometrami. Ok. Dom, modernizacja szpitali. To jest ciekawe, bo szpitale będą zatrudniać mniejszą liczbę ludzi. To jeszcze aż nie jest aż tak potrzebne teraz, ale warto o tym pamiętać. Tylko 5 inżynierów na jeden szpital. Parowa maszyna drążąca to jest bardziej efektywne wydobywanie drewna. Jeszcze bardziej wydajne wydobywanie zasobów. To nam się przyda dla wydobywania węgla. A ja bym sobie opracował lżejsze ssanie zwiadowców. To sprawi, że będą poruszać się o 50% szybciej. A uwierzcie mi, to nam się przyda. Może jeszcze to teraz nie będzie aż tak widoczne, ale oj, w późniejszych etapach gry będziemy mieli do czynienia z różnymi rzeczami, które sprawią, że to będzie niezwykle przydatne. Mamy bardzo wiele ludzi, którzy nic nie robią teraz. Można ich zatem wykorzystać, żeby powoli zacząć ulepszać domy do baraków. Możemy to zrobić dla 8 domów jednocześnie już teraz, bo uzbieraliśmy trochę stali, zatem nie ma na co czekać. Chwilowo są ludzie niezadowoleni, bo stracili dom nad głową, ale nie bójmy się, bardzo szybko im przejdzie. I już kolejne 40 stali. Wiele domów dzisiaj ulepszymy. To 11 osób bezdomnych mamy przez chwilę. No cóż, za chwilę będziemy mogli kolejne kazanie odprawić. Tu możemy przydzielić już kolejnych myśliwych. Maszyna drążąca już pewnie tak jest, też jest gotowa. Niech zatem idą pracować. 668 racji żywnościowych. O matko. No to trochę uzbieraliśmy. Zjednoczeni w wierze. Kapitanie, zorganizowaliśmy dziś wieczór z modlitwą. Przyszło wiele osób. Modlą się, ale też rozmawiają i śmieją się. Od dłuższego czasu nie widziałem w naszym mieście bardziej podnoszącego na duchu widoku. To naprawdę zbliżyło do siebie członków naszej społeczności. Bardzo mnie cieszą takie słowa. Za chwilę będziemy mieć kolejne wprawo do wprowadzenia. I już. Idea. No właśnie. I czym prędzej zbliżamy się do... A, nieco bardziej... konkretnych kroków, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji. Ale może zanim to zrobimy, to zadbałbym o co innego. Zastanawiam się, czy już teraz aktywować strażników wiary, czy na razie skupić się na świątyni. Chyba wybiorę świątynię. Wybudujemy imponujące świadectwo wiary naszych mieszkańców. Rozniecie ona nadzieję w sercach wiernych i rozwieje wszelkie wątpliwości. Nowy obiekt świątynia. Świątynia zwiększa nadzieję. Londyńczycy mogą od czasu do czasu się nawracać. Niezadowolenie będzie co jakiś czas nieznacznie spadać. Dostaniemy nową zdolność, uroczyste nabożeństwo. Zwiększa ona nadzieję i pociesza niezadowolonych. I to mnie bardzo zintrygowało i chyba tym się zainteresuje teraz. A tak, bo o niezadowolenie trzeba też się teraz zacząć troszczyć. Nie będzie nas stać, bo nie mamy, no właśnie, stali, ale już jutro sobie budujemy. Nasz oddział terenowy dotarł na miejsce, zakładamy zatem obóz terenowy i możemy tu zobaczyć, że
800 węgla będzie do nas docierać co jedną dobę. 800 węgla to bardzo dużo. Takie zabezpieczenie warto mieć. Zaraz, o, widać, jak pięknie domy się konstruują. Za chwilę powstanie wiele baraków, więc ludzie będą zadowoleni. Będą mieli troszeczkę cieplej. Och, przyjemnie mają teraz w domu, przyjemnie, ale to jest tylko minus 30 stopni Celsjusza, to dlatego mają przyjemnie. Zaraz będzie znowu spadać temperatura, warto się zatem zatroszczyć, żeby wszystkie te baraki były zbudowane. No i świątynię będziemy musieli jeszcze jutro postawić, ale stali już wydobywamy co niemiara, więc myślę, że nie będzie z tym większego problemu. Okej, można odprawić kolejne kazanie. Oho, pierwsze kłopoty. Napisy na murach. Kapitanie, ktoś namazał na murach przepowiednie zagłady naszego miasta. To niepokojące. Ludzie i tak boją się, że podzielimy los Winterhome, a umysłami przepełnionymi strachem łatwo jest manipulować. Możemy to zignorować i zmniejszy się nadzieja. A możemy poprosić kapłana, żeby uspokoił ludzi. Wtedy nadzieja tylko nieznacznie się zmniejszy, więc wydaje mi się, że wybór jest dość prosty. Okej, gdzie dotarliśmy? Pewnie do obozu Amerykanów. Tak jest. W obozie nie ma żywej duszy. Znaleźliśmy kilkanaście wychudzonych ciał. Zaskoczyło nas, że większość z nich to osoby niepełnosprawne z założonymi protezami. Mamy rdzenie parowe i stan. Obóz amerykański dobrze jest zaopatrzony we wszystko oprócz jedzenia. Przeszukując namioty, znaleźliśmy jeszcze więcej ofiar głodu. Większość z nich wyposażona jest w zużyte, acz wyrafinowane, stłuczone kończyny. Sztuczne kończyny, ostemplowane przez Tesla Manufacturing. Możemy jedynie ich pochować oraz zabrać ich ekwipunek. No cóż, no to bierzemy. Co mamy zrobić? Im już się nie przydadzą. I wybieramy się od razu do tymczasowej osady. Za chwilę będziemy mogli znowu odprawić wieczorne modły, a raczej zlecić wieczorne modły. Niezadowolenie nam... Ach, chciałem mówić, że spadło, a tu wzrosło. Kiepska żywność. W związku z tym, że mamy... Widzimy, że kiepska żywność powoduje niezadowolenie. W związku z tym, że mamy bardzo dużo racji żywnościowych, myślę, że nie musimy już aż tak oszczędzać i możemy wrócić do standardowych posiłków. Ludzie będą bardziej zadowoleni. Przepełnione placówki medyczne. No już... No to już zostanie z nami niestety. Nie jesteśmy w stanie tego odwrócić. Zaraz zlecimy wieczorne modły. Okej, okay, mamy lżejsze sanie zwiadowców opracowane. Zwiadowcy się teraz będą poruszać nieco szybciej. A my moglibyśmy się zająć większą wydajnością grzejników. Ciekawe. Ale nie wiem, czy to jest to, co powinniśmy już teraz inwestować. Tym bardziej, że mamy trochę inne rzeczy na głowie. To już jest po 25 stali. To już dosyć dużo. Chyba zajmę się ociepleniem placówek medycznych. Na przyszłość to się przyda, a w razie czego nie będziemy musieli aktywować grzejników w lecznicy, gdyby przyszło nam jej używać. A może nawet odpalimy sobie jedną lecznicę. Może to trochę odciąży szpital, ludzie będą mniej niezadowoleni, zobaczymy. Możemy już zlecić wieczorne modły, zróbmy to zatem. Nadzieja nam wzrosła, więc bardzo dobrze. Pamiętamy, że zbieramy jeszcze teraz na świątynię. Tak jest. Możemy już sobie na nią pozwolić. Świątynię wybudujemy sobie tutaj. Dlaczego ktoś mógłby zapytać? Mógłbym postawić tu, ale postawię z tej strony, ponieważ tutaj to chciałbym zagospodarować na szpitale, jeśli będzie taka potrzeba. Więc tu postawimy sobie świątynię. Miejsca na zasoby prawie pełne. Oho, mamy za dużo węgla. Hej, hej, ho, ho. No cóż. Najwyżej przez chwilę nie będziemy go wydobywać. O, mamy, można by powiedzieć, klęskę urodzaju chwilowo, ale to się być może zmieni niebawem, spokojnie. Dobrze, mamy opracowane
Mam opracowaną kolejną technologię ocieplenia placówek medycznych. Skoro już tak dobrze nam idzie z ociepleniem, to może zainwestujmy też w ocieplenie kuchni na przyszłość. Dlaczego by nie? Możemy już sobie O! Wybudowano świątynię. Została wzniesiona świątynia. Wzrasta nadzieja i spada niezadowolenie. Wspaniale! I możemy tutaj uroczyste nabożeństwo odprawić. Kosztuje to 20 racji żywnościowych, na co możemy sobie spokojnie pozwolić. Wzrośnie nadzieja i część lądniczyków może się nawrócić. Korzystamy zatem od razu. Niezadowolenie spada nam do zera praktycznie. Nadzieja jest większa niż połowa. Tendencja. Ludzie mają dość nadziei, by nie dołączać do lądniczyków. To znaczy, że chwilowo lądniczycy nie będą zyskiwali na ilości. A trzeba pamiętać, że mamy nadal 11 dni, żeby nawracać tych lądniczyków, którzy już teraz chcą od nas uciekać. Trzeba się zatem starać czym jak najbardziej. Możemy kolejne baraki sobie stawiać. Nie ma zatem co czekać. Niech ludzie już dzisiaj wieczorem zaczną budować. Widzę, że zapełnia nam się już magazyn na drewno. Trzeba zatem zatroszczyć się o kolejny skład zasobów. No cóż. O, jest. Dotarła nam grupa do tymczasowej osady. Mamy rdzenie parowe i drewno. Środek osady znaczy głaz ustawiony na sztorc. Na jego pobieżnie wygładzonym boku wykuto napis: Oby Bóg wybaczył geniuszowi, który postęp ceni ponad ludzkie życie. My wybaczyć nie umiemy. Wygnańcy z Tesla City. Monumentu nie tkniemy, ale chaty rozbierzemy na drewno. Odkryliśmy osadę robacką i kolonię za murem. Sprawdzajmy zatem kolonię za murem. Nie ma na co czekać. 21 osób bez domu nad głową, a to dlatego, że zmieniamy ich namioty na baraki. Ponieważ mamy bardzo dużo drewna, to myślę, że możemy go wydać, żeby nie zająć sobie magazynu, bo wiecie, jak drewna będzie, jak zapełnimy cały magazyn, to miejsca pracy przestaną produkować. Nie chcielibyśmy tego, bo to jest zwykłe marnotrawstwo czasu. Mogę zatem pobudować sobie drogi, żeby trochę tego drewna zmarnować, a co i tak będę musiał w przyszłości zrobić. Więc mogę sobie już przygotować okręgi na później, zużywając przy tym trochę drewna, ale też zabezpieczając się przed tym, żeby przypadkiem miejsca pracy nie przestały choć na chwilę funkcjonować. I będziemy mieć już ładnie zaznaczony cały plan budowy okręgów. Wszystkie 5 kręgów będzie ładnie już odznaczonych. O, bardzo proszę. I niech budują nam drogi. Kolejnego dnia spadnie nam temperatura. Będziemy w miarę przygotowani. Jeszcze nie wszystko będzie gotowe, ale już jesteśmy na bardzo, bardzo dobrej drodze, powiedziałbym. Jeszcze raptem kilka domków zostanie do ulepszenia. Wszystkie nabożeństwa odprawione. Niezadowolenia nie mamy już nic. Nadzieja ponad połowa. Jedna osoba chora. Za dobrze coś jest. Coś jest za dobrze. No nic, no, trzeba się cieszyć, skoro jest dobrze. Nie ma co narzekać. Popatrzcie, jak teraz mamy ładnie jak kręgi w zbożu. Jak kręgi w zbożu. Co to się dzieje? Kolejny akt wandalizmu. No oczywiście, że tak. Nie ma spokoju z Londyńczykami. Przepraszam najmocniej, muszę sobie łyknąć kawki. Londyńczycy znów zaszpecili mury swymi apelami, by wszyscy do nich dołączyli i opuścili miasto. Niektóre graffiti wyśmiewają twoje rządy. Piętnują cię jako nieudacznika, który nie może zrobić tego, co trzeba, by ratować naszych ludzi. No i znowu poprosimy kapłana, żeby uspokoił ludzi. Możemy w ogóle zwrócić uwagę, że ilość Londyńczyków zmniejszyła się o 5 osób. To bardzo, bardzo dobrze. O, dotarliśmy do kolonii wygnańców. Dotarliśmy.
Proszę bardzo, wokół miejsc po wygasłych ogniskach stoją fachowo zbudowane chatki z mocno ubitego śniegu. W kolonii panuje grobowa cisza. Mamy tutaj ocalałych. Tonący wygnańcy. Część wygnańców jeszcze żyje, chociaż ledwo. Możemy spróbować zabrać ich do miasta, ale istnieje ryzyko, że umrą po drodze. Jeden z konających ściskał przy piersi dziennik. Przeczytaliśmy ostatni wpis. Wygnano nas z Tesla City. Kończy nam się jedzenie i paliwo, więc wysyłamy najsilniejszych z nas, by znaleźli pomoc. To nasza ostatnia nadzieja. Obawiamy się, że chodzi o tych nieszczęsnych Jankesów, których pochowaliśmy. Oczywiście, że zaprowadzimy ich do miasta. Mamy tutaj 35 robotników, 18 inżynierów i 7 dzieci. To znaczy, że to jest 60 osób. To bardzo dużo. I będziemy to musieli... Będziemy to musieli obsłużyć czym prędzej. Dodatkowe 60 osób znaczy, że potrzebujemy kolejnych 6 namiotów. Już teraz możemy się o to zatroszczyć. Będą kolejne namioty, które będzie trzeba ulepszyć do baraków, no ale tak to już jest. 3. O. 4, 5, 6. To będziemy mieć zabezpieczone. Dzieciaczków będziemy mieli ile? 34 plus 7 to jest 41. Mamy 45 miejsc w świetlicach, więc wszystko jest w normie. A, kolejna chata myśliwych by się chyba przydała. Bo to jest 60 osób, to jednak trochę jest. I zużyliśmy całe drewno, które mieliśmy. Więc... ale nie mieliśmy go tak dużo, zdaje się. Pobicie kapłana. No proszę. Kapitanie, napadnięto na kapłana, który starał się dodać otuchy mieszkańcom zaniepokojonym sloganami Londyńczyków. Powinniśmy coś zrobić, aby chronić naszych ludzi. Okej. Okay. Możemy się pomodlić za niego i za napastników. Nadzieja nieznacznie wzrośnie, niezadowolenie nieznacznie spadnie. Powinni się tym zająć strażnicy wiary lub powinni zabezpieczać ulicę. Tak, strażnicy wiary powinni zabezpieczać ulicę. I tak idziemy w tamtą stronę ideologicznie. Będziemy mieć 3 dni na założenie strażników wiary. Nadzieja nieznacznie wzrośnie. Gdybyśmy się nie decydowali iść w tamtą stronę, to można by było debatować, ale i tak tych strażników wiary będziemy sobie niebawem angażować. Ludzie odzyskują nadzieję. Po raz pierwszy Londyńczykom nie udało się nikogo przekonać do opuszczenia miasta i ucieczki do Londynu. Mieszkańcy dochodzą do siebie, poszukujących wieściach o Winterhome i zaczynają odzyskiwać nadzieję na przyszłość. I to mi się bardzo podoba. Cóż za piękny akcent. Spadek temperatury. Potrzebujemy uruchomić grzejnik w kuchni i to chyba właściwie wszystko, co musimy zrobić. Zdaje się. Mogę uruchomić też grzejnik w lecznicy, żeby po prostu było ludziom przyjemniej. W szpitalu pomimo braku grzejnika nadal jest znośnie. W domach jest znośnie, w barakach też, więc jest bardzo przyjemnie. Brakuje nam miejsca na węgiel. Co poradzić? Za chwilę dotrze 800 węgla z naszej kopalni, a to oznacza, że ta brygada będzie tu stać, dopóki nie udostępnimy im miejsca na węgiel, więc żeby nie tracić tego cennego czasu, to kolejny skład zasobów przeznacza na węgiel. Okej, prawo. Kierujemy się zatem w stronę idei i wprowadzamy strażników wiary, tak jak nas poproszono. Mamy tutaj jeszcze dostępny teraz szlachetny donos. Potępienie grzechu na obowiązek wiernych, ujawnienie grzeszników, co to oznaka prawdziwego miłosierdzia. Grupy ludzi będą od czasu do czasu opuszczać Londyńczyków. Możliwe będzie również znajdowanie niewielkich ilości zasobów. Strażnicy wiary. Najbardziej oddani spośród naszych wiernych. Nowy obiekt. Strażnicy wiary. Możesz prosić strażników wiary o tłumienie protestów. Nowa zdolność. Nocna procesja. Zmniejsza niezadowolenie. Wzrośnie niezadowolenie. Zastanawiam się, czy nie zacząć od strażników wiary, od szlachetnego donosu. Grupy ludzi będą od czasu do czasu opuszczać Londyńczyków. Mamy 3 dni na wprowadzenie strażników wiary. Gdy to prawo wejdzie w życie, nie będzie można wprowadzić kolejnego przez jeden dzień, więc myślę, że się wyrobimy ze strażnikami wiary. Zaczniemy zatem od szlachetnego donosu, a zaraz potem podpiszemy prawo związane ze strażnikami wiary. A tymczasem może uda nam się trochę zredukować ilość Londyńczyków. No nic, trzeba wierzyć, że się uda.
Okej, okay. Trzeba się troszczyć o baraki, ale mamy kolejną technologię opracowaną. Ocieplenie kuchni. Możemy zatem wyłączyć ogrzewanie w kuchni i ona powinna dalej funkcjonować. Tak jest. A my... A my... Zajmiemy się chyba większą wydajnością grzejników, żeby zużywały mniej węgla, bo wydajne zbieranie zasobów nie jest nam potrzebne obecnie. Węgla i tak mamy nadto. Tak, większa wydajność grzejników. Chwilowo. Myślę, że mógłbym spokojnie podnieść poziom... poziom pary. Będziemy używać więcej węgla, ale i tak mamy go za dużo. A jak zerknę na bilans wydobycia, to zobaczcie, jak bardzo jesteśmy na plusie. Więc niech ludziom chociaż będzie trochę cieplej. Dotarliśmy do kryjówki dzieci. Ta jaskinia stanowi kryjówkę dla dzieci, które zostały ewakuowane z Winterhome. Nie ma tutaj żadnych ocalałych dorosłych. Powinniśmy porozmawiać z dziećmi i zebrać je do naszego miasta. Rozmawialiśmy z dziećmi w kryjówce. Powiedziały, że pewnej nocy kilku nauczycieli i myśliwych zebrało ich z Winterhome na tajną wyprawę. Nauczyciele wyjaśnili im, że przez jakiś czas będą musieli tam zostać. Kiedy zaczęło im się kończyć jedzenie, opiekunowie poszli po więcej, ale już nie wrócili. Wygląda na to, że dzieci zostały ewakuowane, zanim sytuacja w mieście się pogorszyła. 34 dzieciaczki. Zaprowadzimy oczywiście do miasta. Nie zostawiamy nikogo, pomagamy jak tylko możemy. Ale... W takim razie okazuje się, że będziemy mieli 70 dzieci. Mamy 3 świetlice, to jest 45 miejsc. Potrzebujemy zatem jeszcze 59, jeszcze 2 świetlice potrzebujemy dobudować, żeby się wszystkimi zająć. Robimy to zatem niezwłocznie. No i musimy pamiętać o tych barakach, trzeba je ulepszać. Trzeba te namioty ulepszać czym prędzej. Zostaje nam jeszcze 1, 2, 3, 4, 5, 6 do 7 do ulepszenia. Tutaj możemy przeznaczyć kolejnych myśliwych do pracy, chociaż prawdę mówiąc nie wiem, czy to jest potrzebne. Na razie może zamkniemy te chaty myśliwych. Dwie z nich, bo mamy już za dużo tego jedzenia. Za dużo jedzenia w takich warunkach. Śmiesznie to brzmi. No ale co zrobić, taka jest prawda. Świątynia. Nowa perspektywa. Kapitanie, znaleźliśmy w świątyni płaczącego mężczyznę. Kiedy go spytaliśmy, czy potrzebuje pomocy, poprosił o rozmowę z tobą. Myślałem, że moja wiara zgasła dawno temu, jeszcze w Londynie, wraz ze śmiercią żony i córek. Nie widziałem żadnego sensu w życiu ani w walce o przetrwanie, ale dziś, gdy wszedłem do świątyni, zrozumiałem, że jest dla nas jakaś przyszłość. Jestem gotowy stawić jej czoło. No, widać, że ludzie odzyskują wiarę. To dla nas bardzo dobrze. Mamy pełne magazyny racji żywnościowych. O matko bobko. Co to się dzieje? Okej, kolejne 3 baraki możemy zbudować. Zwiększyliśmy poziom pary i dalej mamy dużo za dużo węgla. Oj. Wydajniejsze grzejniki opracowane, to znaczy będziemy mieć jeszcze więcej węgla. Juhu! Wiecie co? Chwilowo sobie odpuszczę obieranie nowej technologii do opracowywania, z tego prostego względu, że chcę dzisiaj wszystkie baraki ulepszyć, więc potrzebuję trochę więcej stali, nie chcę jej wydawać na kolejne technologie. I oto wszystkie baraki, wszystkie namioty zostały za... kolejkowane do ulepszenia. Teraz moglibyśmy wybrać jakąś kolejną technologię. Ale niestety nie mamy stali. Może jak się uzbiera 10 stali, to wybierać zwiększenie zasięgu generatora. Nie jest mi to potrzebne, ale się nie uzbiera. Nie jest mi to potrzebne, ale chciałem opracowywać cokolwiek, żeby nie tracić czasu. No ale niestety nie znajdzie się nic, co by kosztowało tylko drewno. Mówi się trudno zatem. Do jutra jakoś wytrzymam. Zimne domy. Kapitanie, część mieszkańców jest zaniepokojona niską temperaturą w domach. Zwracałem uwagę, całkiem rozsądnie. No już wszyscy wiemy, co to jest zagadka, znamy to.
Ogrzejmy wszystkie domy. Potrzebujemy ogrzać 9 domów. Oczywiście, że się zgodzimy. Bo dlaczego nie? Jeszcze 7. To dlatego, że w tych domach tutaj, po prawej stronie, tutaj nie ma węzła grzewczego, który zbudujemy sobie jutro z samego rana. I on ogrzeje te wszystkie pozostałe domy. Jest tutaj 9, dlatego że tych domów tutaj było chyba 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekunda, jak włączę sobie temperaturę. Ten dom jeszcze nie jest ogrzany. To jest namiot. On za chwilę będzie przebudowany. Ale tam chyba jeszcze nie będzie znośnie. Czy będzie? Zaraz się przekonamy. Natomiast te trzeba będzie ogrzać. To zdecydowanie o te chodzi. Zwiadowcy wrócili bezpiecznie do miasta. Bardzo dużo ludzi i bardzo dużo zasobów. O, Matul. Okej, kolejny skład zasobów trzeba budować i chyba pora opracować większy skład zasobów, który jest bardzo drogi, ale może pomieścić zdecydowanie więcej zasobów. Niestety trzeba się nad tym zacząć zastanawiać. Domy, jak rozumiem, wszystkie ulepszone do baraków. Oho, tak, jest. Natomiast przybywają do nas kolejne, o właśnie, 60 osób przybyło niemal. Ach, te nie są jeszcze ulepszone, to są te, które zbudowaliśmy na zaś. No dobra, to je też trzeba zacząć ulepszać w takim razie. Wydawało mi się, że po tej stronie już wszystko, ale potem przecież ta grupa 60 osób zaczęła zmierzać w stronę miasta, zapomniałem o tym. Okej, oddział terenowy wrócił, możemy go wysłać do osady rybackiej zatem. Nie oddział terenowy, tylko grupa ekspedycyjna, przepraszam. Wszystkiego mamy aż nadto, wszystkiego mamy w bród. Pozostaje się tylko cieszyć tą sytuacją. Poczekam, aż te domy zostaną ulepszone. Jeszcze. Tak jest. I został nam jeszcze jeden. O, i coś się stało. Światełka za zbłąkanych. O, kolej, znowu Londyńczyków było już tylko 37. Kapitanie, ludzie nie zamartwiają się już hasłami Londyńczyków. Wspólne modlitwy umocniły więzy pomiędzy nami. Pod sloganami zaczęły pojawiać się świeczki. Ludzie zapalają je, gdy modlą się za duszę Londyńczyków. No i pięknie. Okej, wszystkie domy, które mogliśmy ulepszyć, zostały ulepszone. I ja myślę, że to jest doskonały moment, żeby sobie zakończyć ten odcinek. Moi drodzy, mam nadzieję, że podobał wam się równie co mnie. Bardzo to wszystko dobrze idzie do przodu. Bardzo mi się podobają zapasy, które mamy uzbierane. Jest to pocieszające i myślę, że jesteśmy na dobrym kierunku. Bardzo wam dziękuję. Jeśli wam się podobało, to sprawiłoby mi wiele radości, gdybyście zdecydowali się zostawić pod tym filmem łapkę w górę. A jeżeli podoba wam się całość tego, co robię w obrębie swojego kanału, to gorąco zachęcam do jego subskrypcji, jeśli jeszcze subskrybentami nie jesteście. Pozwoli mi to zwiększyć zasięgi kanału, dotrzeć do nowych widzów i w ten sposób bardziej aktywnie go rozwijać. A bardzo z góry dziękuję za wszelkie komentarze. I mam nadzieję do zobaczenia, do usłyszenia już w następnym odcinku, następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.